Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam z kościoła błogosławionego Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim ze stołu Słowa Bożego. Stąd głosi się w każdym kościele Boże Słowo. W tym miejscu kapłan rozważa Ewangelię na każdą niedzielę, też na każdy dzień. Stół Bożego Słowa. Z tego stołu słyszymy o wielkich rzeczach, czynach Jezusa Chrystusa. Dzisiaj w piątą niedzielę zwykłą w ciągu roku Kościół chce nam przybliżyć działalność Jezusa Chrystusa, Jego uzdrowienia i wypędzenia złych duchów. Posłuchajmy zatem fragmentu Ewangelii, którą Kościół przygotował na dzień dzisiejszy. Z Ewangelii świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu oni. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Jezus uzdrawia w dzisiejszej Ewangelii. Na początku słyszeliśmy, że Jezus uzdrowił teściową Szymona Piotra. Stąd wiemy, że święty Piotr miał żonę, skoro miał teściową. I Pan Jezus ujął ją za rękę, ona wstała i usługiwała. Cud i zdumienie wszystkich. I dalej czytamy, z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. I uzdrawiał wielu dotkniętych różnymi chorobami i wyrzucał złe duchy, o czym mówiliśmy już tydzień temu, gdy Chrystus wyrzucił ducha nieczystego z człowieka, mówiąc do tego złego ducha, milcz i wyjdź z niego. Dzisiaj też Jezus zakazał mówić złym duchom, bo one wiedziały, kim on jest. Ale Pan Jezus chciał, żeby ludzie sami go rozpoznali. Po czym go rozpoznali? Po tym, że przyjdzie i powie, oto ja jestem Mesjasz, jestem Synem Boga Żywego, oddajcie mi cześć i chwałę, ja jestem tym, na kogo czekaliście. Pan Jezus chciał, aby ludzie go rozpoznali po jego czynach. I oto dzisiaj uzdrowienia teściowej Szymona. Jak słyszymy, innych chorych przynosili do Jezusa. Całe miasto się schodziło. Wyobraźmy sobie tamte czasy, tamten klimat, tamte domki, gdy Jezus jest u Szymona Piotra w gościnie, na jakimś obiedzie, kolacji i przychodzą tłumy. Tłumy oblegają dom, nie mogą się dostać. Każdy chce się chociaż dotknąć Jezusa Chrystusa, bo On ma moc, On ma władzę. Ludzie w sercu czują, że jest to ktoś bardzo ważny, że jest to Mesjasz. Dlatego do tego Mesjasza przychodzą. Po uzdrowienie, po łaskę. Bo On może wszystko. Dla Niego setki, tysiące nie ma znaczenia. On może wszystkich uzdrowić, wszystkim pomóc. Tak jak nakarmił tysiące na górze, gdy byli głodni, On rozmnożył chleb i ryby. Nakarmił tysiące i jeszcze ułomki zostały. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Siostro i bracie, i Ewangelia dnia dzisiejszego uczy nas, że gdy Ci będzie ciężko, gdy Ci będzie źle, gdy będziesz miał jakieś problemy, jakieś choroby będą Cię trapić, mniejsze czy większe, nie mów sobie, po co mam zawracać głowę Jezusowi? Czy On mnie uzdrowi? Czy On na mnie spojrzy? Przecież teściowa Szymona Piotra nawet nie prosiła, żeby ją uzdrowił. To inni mu powiedzieli, Panie, oto teściowa Piotra jest chora. I on przyszedł i ujął ją za rękę i wstała i usługiwała. No, musiała jakoś odpłacić za ten cud uzdrowienia, więc podawała do stołu. Kochani, każdy z nas w chwilach trudnych słabości niech woła do Jezusa. Bo słyszymy o wielu cudach zdziałanych przez Jezusa.
Ktoś może powiedzieć, no tak, ale to się działo ponad 2000 lat temu, Ewangelia opisuje te zdarzenia. Dzisiaj Jezus nie chodzi po ziemi, nie kroczy, nie można Go dotknąć, nie można dotknąć Jego płaszcza. Nie szkodzi. Przecież Chrystus jest w każdym z nas, siostro i bracie. Jest w tobie, jest we mnie. Nie zrażaj się, wyciągnij rękę do Jezusa, a On chce przyjść z pomocą. Nie zrażaj się. Oto Jezus czeka, by ci pomóc. Chce ci pomóc. Tego bądź pewny. Nie mów, że Jego dzisiaj tutaj nie ma. On jest i czeka, bo chce ci pomóc. Chce cię uzdrowić, twoje ciało i twoją duszę. Módl się i nie ustawaj. Amen. Szczęść Boże, radosnej, błogosławionej niedzieli.